Dobry wieczór, witam wszystkich na premierze książki Robbo Solucja. Ta premiera odbywa się w Bunkrze Sztuki. Z jednej strony to jest książka Robbo Solucja, a z drugiej strony Wild Demo pod taką samą nazwą. Jeden z takich naszych celów właśnie, żeby ten komputer wprowadzić do galerii sztuki współczesnej. On ma ogromne znaczenie jako platforma dla w ogóle polskiej kultury cyfrowej. Nieczęsto pojawia się właśnie w takim kontekście jak sztuka współczesna, jak wystawy. Powstał sam pomysł stworzenia programu, który będzie generował randomowe, przypadkowe zupełnie solucje do kultowej gry. Pomysł mi się spodobał od razu bardzo. Kilka kolejnych wersji powstawało, szlifowaliśmy algorytm, który pewnie i tak do końca nie okazał się doskonały, jak też ostatnio usłyszeliśmy. Właściwie Piotr wpadł na pomysł, żeby zrobić z tego książkę. Poprosił mnie o zaprojektowanie okładki i ta właśnie okładka, to jest ta moja część wkładu, narysowana na grafice małego Atari, ale na Atari ST. Cała ta książka w całości została złożona na Atari TT i na programie Calamus, gdzie ja jestem oficjalnym dystrybutorem tego programu na Polskę. Oczywiście do tego jeszcze też wykorzystywałem inny polski program o nazwie Incaust. To jest preprocesor tekstu. I taka pierwsza w ogóle rzecz, że ta książka, ta Wild Demo, które zrobiliśmy, ono w ogóle nie jest o Robbo. Ono jest właśnie o tych ludziach, którzy grają, tak? Jeszcze kolejny bohater, czyli Lisu, którego nie wymieniliśmy na samym początku, za co przepraszam. Czyli autor muzyki, który... Możesz na chwilę podgłośnić, to się nagra i wiesz... I nawet niektórzy twierdzą, że to, co my robimy teraz, to jest profanacja. To znaczy, może nie powiedzmy tego wprost, ale generalnie, że to jest zupełnie niepotrzebne. To jest w ogóle wbrew regułom sceny czy demosceny, że gdzieś tam się wychodzi do ludzi, no po co? Aby móc stworzyć tą książkę, tekst musiał być przepisywany z ekranu komputera. Nie było to po prostu przeniesione jakoś fizycznie, cyfrowo, tylko analogowo przepisane po prostu z ekranu do drugiego komputera, gdzie nastąpił skład dopiero tej treści. Ja też mogę taką anegdotkę opowiedzieć, bo tu jest na przykład z tyłu taki krótki opis, tak, że tam technologia ma współcześnie krótki żywot, ponieważ ja tego nie pisałem tą czcionką w jakimś edytorze czy w czymś takim, tylko po prostu w programie graficznym, ponieważ to wszystko projektowałem w programie graficznym, tym właśnie na Atari ST, no to wycinałem po prostu pojedyncze słowa i wklejałem tak, żeby wszystkie tam... Także robiłem własny skład ręczny. O, to znaczy, że wy wydaliście tę książkę, to zaraz zwali się mnóstwo ludzi, tak? Oczywiście to tak złośliwie powiedziane, że zwali się mnóstwo ludzi na scenę. To nie o to chodzi. Ja na przykład widzę ten proces właśnie na przykład Piotra wciągania na scenę, tak? Pogłębiania naszej też obecności tam, bo na przykład Nobociano już jest powszechnie znany, tak? Jako mnich z Gliwic, tak? Tutaj wyciągnąłem sprzęt, co prawda nie retro, ale właśnie, żeby przeczytać kilka takich komentarzy właśnie krytycznych. O, Atarowcy wydają książkę Robbo Solucja, która nawet nie jest solucją, tylko losowo wygenerowanym krapem i robią wokół tego wielkie wydarzenie. Z wielkiej litery wielkie. Tak, i tu takie też prześmiewcze. Tak trzymać, Atarowcy. Tramiel byłby z was dumny. Program, który wymyślił Piotr, powinien dawać rozwiązanie. Konkretnie Robbo, tak? Dlatego, że tu chodzi o grę Robbo. No i dużo zarzutów było na ten temat. Dlaczego? Tutaj solucja nie ma miejsca, bo tak naprawdę przeczytam z najświeższego numeru CD Action recenzję. Tutaj poważny autor, recenzent CD Action, nasz kolega Bartek Kluska, zrecenzował właśnie ten tutaj, o, pokażę, w najnowszym numerze CD Action, zrecenzował krótko, ale jednak Robbo Solucja to literacka riposta na krótki żywot współczesnych technologii i sposób na utrzymanie w kulturowym obiegu starej gry. Brak szacunku do materiału źródłowego i historii bohatera. Widać go na poziomie samego generatora, który myli się już w pierwszej planszy, sugerując, by gracz zestrzelił oczy, czyli najgroźniejszego przeciwnika. Tymczasem przecież każdy fan Robbo wie, że aby cokolwiek w grze zestrzelić,
trzeba najpierw zebrać nabój. Wystarczyłaby linijka kodu, by takim sytuacjom zapobiec. Identyczny błąd występuje w parze weź klucz i otwórz drzwi. To nie wina Atari. Zawinił człowiek, który prawdopodobnie nigdy nie grał w Robbo. I ja mam teraz właśnie pytanie do głównych sprawców tego programu, Piotra i Bucianu. Czy graliście kiedykolwiek w Robbo? Ja grałem, oczywiście w dzieciństwie grałem, ale nie było ideą, żeby napisać prawdziwą solucję. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Od razu to z Bocianem ustaliliśmy chyba w pierwszym mailu, prawda? Pierwsze pytanie chyba do Ciebie, czy to być faktyczna solucja, czy lecimy na żywioł zupełnie, nie? Nie, no to miało być oczywiście pytanie na żywioł. Zresztą, jak mówię, to jest książka o ludziach, którzy grają w Robbo. Jeżeli ja tam piszę, weź piwo, otwórz piwo, weź chipsa i tak dalej, ktoś to dalej traktuje na serio, że to może dziać. To może jest jakiś pragmatyczny umysł, któremu zabrakło waloru użytkowego w tej książce, bo ludzie są przyzwyczajeni, że skoro książka, to jest jakiś walor użytkowy. Albo to będzie dawało rozrywkę, albo jakieś praktyczne zastosowanie, tym bardziej, że pojawia się nazwa solucja. Wiesz, sugeruję, że to się może komuś do czegoś przydać. Nasza książka, właściwie Piotra i Bociana w głównej mierze, bo my tu z Krolem bardziej takie techniczne role żeśmy pełnili, właściwie składa się z trzech części. Pierwsza to jest właśnie ten przykład wygenerowanych rozwiązań, przepraszam, pseudo-rozwiązań, żeby nie było nieporozumień. A druga część to jest program i budowa programu. A dopiero trzecia część to jest wytłumaczenie, na czym polegał ten eksperyment i o co chodzi z Robbo i z tą książką i z tym programem. Także pewne walory użytkowe są, bo tam to posłowie właśnie dosyć rozbudowane, ma kilkadziesiąt stron i jest trochę w formie naukowej, to znaczy z przypisami, z odesłaniem do źródeł. Wiemy, jak wygląda demo, jakie są kategorie, tak jak powiedziałeś, wiemy, co to jest gra, wiemy, jak powinna wyglądać książka. A tym bardziej, jak powinna, mgliście może wiemy, ale wiemy, że książka o Robbo powinna opisywać Robbo, powinna opisywać wszystkie historie może związane z Robbo, no ale w życiu nie powinna być czymś takim, co myśmy tutaj zaprezentowali. Więc to jest jakby złamanie schematu. Jest opór taki no, psychologiczny, mentalny, no, tak bym to nazwał. Ale myślę, że gdyby wiesz, forma RoboSolucji skończyła się tylko na tym Wild Demo, nie byłoby tej dyskusji, czy to jest prawdziwa solucja, czy nie. Tylko, że ta forma zamknięcia tego w książce jakby formalizowała to jakby bardziej, że to nie stało się takim żartem, tylko że jak to jest książką, to już jest coś poważnego, nie? No ale kto po tylu latach oczekiwałby w ogóle i potrzebowałby prawdziwej solucji? Nikt, ale... I to jest właśnie też to pytanie, które mnie zastanawia. Po co ludziom solucja do Robbo? Bo... Tym bardziej, że tych poziomów do Robbo no są tysiące, naprawdę tysiące. Dzięki gościom, że przyjechali do Krakowa, dzięki Krolowi, że wyszedł ze swojej atarowej jaskini. Dzięki za przybycie. A my dziękujemy za zaproszenie. Tak, dziękujemy Bunkrowi za zaproszenie.